Mój krótki wykładzik będzie niejako orką na ugorze trochę o tym, co będę mówił. Nie będę mówił nic nowego, ani od siebie. Będę trochę poruszał kwestie, które są zawarte w tej małej książeczce U podstaw kultury katolickiej ojca Jacka Woroniewskiego. Ojciec Jacek Woroniewski, dominikanin, z czasów, gdy dominikanie jeszcze byli tradycyjni. I ojciec Woroniecki porusza pewne tematy, które dalej są aktualne i on analizuje oczywiście stan religijności. Tutaj się odnosi do inteligencji przedwojennej. Teraz już się jesteśmy po iluś tam latach do przodu. Każdy z nas być może chciałby się zaliczać do tej inteligencji katolickiej, więc a wiele się nie zmieniło tak naprawdę, więc to, o czym mówił, tak naprawdę ma zastosowanie również do nas. I jak on charakteryzuje to życie religijne współczesnej inteligencji polskiej, jest to rok 1937. Pierwszym takim określeniem, którym widzi, bo on jako tomista tutaj i też wielki realista raczej mówi, czego nam brakuje. Czego nam brakuje w naszej religijności i z czym mamy problem, abyśmy po prostu z tego poprawić. Pierwszym takim mankamentem naszej religijności, który również jest widoczny i dzisiaj, tutaj trzeba to dalej całkowicie przyznać rację, jest tak zwany fideizm. Fideizm, który był tak naprawdę herezją potępionym w wieku XIX. I ojciec Woroniecki na początku XX wieku, gdzieś tam w rozmowach z innymi teologami z Europy, jak oni się pytali, jak u nas z modernizmem w latach 20., to ojciec Woroniecki mówił, że u nas z modernizmem jeszcze się nie zaczęło, bo my jeszcze jesteśmy w fideizmie. Fideizm to był problem tak jakby w wieku XIX. U nas wszystko przychodzi z opóźnieniem. I wskazuje ojciec Woroniecki, że właśnie w tej naszej religijności bazujemy na samej wierze oderwanej w ogóle od rozumu. A to jest błąd. To jest błąd. Niejako szczycimy się swoją ślepą wiarą. To ma przełożenie na dzisiejszy czas również, jeżeli chodzi o ślepe posłuszeństwo w czasie kryzysu. Dzisiejsi hierarchowie wyłączają rozum, mówią posłuszeństwo i wierzą to niejako ślepo. Tu jest powiązany problem. Ale wtedy ojciec Woroniecki mówi o tej ślepej wierze, która jest tak naprawdę błędna. Bóg dał nam wiarę i rozum. I rozum ma podpierać naszą wiarę i my musimy rozumieć, dlaczego my wierzymy. Nie we wszystko, bo niektóre rzeczy oczywiście my przyjmujemy jako dogmaty. Tutaj nie ma o czym mówić. Ale my musimy znać, czy to zarzuty, i to właśnie chodzi o apologetykę, o spekulacje i o tak naprawdę filozofię świętego Tomasza, której bardzo brakuje w naszej filozofii, w naszej religijności całych naszych pokoleń i w ogóle jako Polaków. Szczycimy się tą, o czym będzie później mówić, o sentymentalizmem, uczuciowością i tą właśnie ślepą wiarą. Tak więc w innych krajach ojciec zauważa inne błędy, na przykład Niemcy słyną z tym, że w ogóle tylko chcą mędrkować i spekulować, a brakuje im takiej czysto takiej zdrowej wiary. Ale ten fideizm stał się wielkim problemem inteligencji, gdyż przedstawia jako obraz takiego fideisty, przedstawia zwierzę strusia, który w niebezpieczeństwo chowa głowę w piasek. Były zarzuty, wiek XIX był wiekiem wielkich zarzutów wobec wiary katolickiej i nie potrafiący argumentować katolicy, aby zachować wiarę, oni mówili, my tylko wierzymy, praktycznie jak muzułmanie. U nich jest zakazane pytanie, co i dlaczego. A musimy pamiętać, że Najświętsza Maria Panna po tym, jak anioł jej objawił, że pocznie syna, zapytała się, jak to się stanie. Ona nie wątpiła w to, ale zadała pytanie, jak to się stanie, czyli użyła intelektu, zastanawiała się, jak to się stanie i otrzymała odpowiedź, Duch Święty na ciebie spocznie. I to była ta różnica od Zachariasza. Zachariasz, który również
Też od Archanioła Gabriela dostał wiadomość, że Elżbieta poszli syna. On wątpił w to i dlatego został pokarany. A Najświętsza Maria Panna, która grzechu nie miała, zapytała się, jak to się stanie. I my musimy nad tym pracować. To jest ta orka na ugorze tak naprawdę naszej religijności. To jest walka z fideizmem. Nasze dzieci musimy uczyć. Tak, masz w to wierzyć, ale zadawaj pytania. Musimy znać te pytania, żeby im to wytłumaczyć. Musimy korzystać z dorobku scholastyki, czy to dowodów na to. My wierzymy w Boga, ale dlaczego wierzymy w Boga? Dlaczego wierzymy w te dogmaty? Chociażby dlatego, że cała rzesza męczenników, jak i Melchior, oddali za to życie. To jest pewien dowód rozumowy. Dlaczego w to wierzymy? Bo to jest napisane w Ewangelii, tak? To jest również dowód z Pisma Świętego. Ale to trzeba mieć. To nie można znać tylko wiary, jak spotykamy się z jakimś zarzutem, to czysta wiara. Ja nie zadaję pytań, ja tylko wierzę. I to jest błąd pewien. I specyfika rzeczywiście naszej religijności do dzisiaj. Dzisiejsze katolicy, to widać na, jeżeli chodzi o ten kryzys w kościele, mnie interesuje, ja sobie wierzę, ja chodzę sobie na nową mszę świętą, nie zadaję pytań, ja wierzę, mi nic nie trzeba. Nie zadają pytań, dlaczego i po co. I jak przychodzą zarzuty, oni muszą uciekać właśnie albo w fideizm, czysto tylko wiara, albo później w modernizm. Jakaś ewolucja prawdy, albo każdy ma swoją prawdę, ja chcę zachować swoją wiarę i dlatego się nad tym nie zastanawiam. Więc rzeczywiście trzeba dbać o to, żeby walczyć z tym powiedzeniem, jak tutaj przytacza, że często to jest odpowiedź katolickiej inteligencji polskiej z tamtych czasów. Ja nie wiem, ale ja wierzę. Rzeczywiście my musimy wierzyć, ale to, co można zrozumieć, mamy obowiązek zgłębić. I to do tego służy apologetyka, filozofia świętego Tomasza, pewna scholastyka i tutaj dlatego zalecam książki w tej sferze i również dzieci, jak uczymy katechizmu, jak żyjemy z nimi, to oczywiście wspieramy tą pobożność taką czystą, prostą dziecka, ale również jak dochodzi później do wieków, do lat późniejszych, to on chce już rozumieć. Taki nastolatek, to on zadaje pytania. I on chce zrozumieć i może otrzymać na takie odpowiedzi na wiele pytań, tylko trzeba tego się nauczyć, trzeba to wyczytać i rzeczywiście sięgnąć do apologetyki, również do filozoficznych argumentów. Filozofii nie ma w dzisiejszej szkole i dlatego to jest też również problem. Tak więc pierwsza rzecz, fideizm. Druga rzecz, do której przychodzi ojciec Woroniecki i też charakteryzuje naszą religijność z tamtych czasów i to się też nic nie zmieniło, to jest właśnie sentymentalizm. To jest niejako podstawą był ten romantyzm wieku XIX. Tu się lubujemy i jeżeli patrzymy na naszą historię i na nasze zrywy niepodległościowe i tak dalej, to ten romantyzm zawładnął również i naszą religijnością. Ten sentymentalizm i przesadne danie wartości naszym uczuciom. I to jest potępione przez właśnie Piusa X, którego święto nie tak dawno było, a jutro będzie zewnętrznie obchodzone tutaj w kaplicy. Paszczendi Domini Gregis Piusa X właśnie potępiło pewne właśnie niektóre zdania, na przykład, że uczucia religijne są zarodkiem każdej religii. To również, to nie chodzi o nasze uczucia, musimy o tym wiedzieć. I tutaj ojciec Woroniecki rzeczywiście mówi, że też ma to podłoże naszego charakteru narodowego trochę. Jesteśmy z reguły bardziej sangwinikami, lubimy się dobrze bawić, niekoniecznie musimy myśleć, co będzie za ileś tam lat, niekoniecznie oszczędność i właśnie te uczucia w nas rządzą. I tutaj wiele, wiele rzeczy i polityki pokazuje ojciec Woroniecki, jak ówczesna młodzież wszechpolska, ciekaw jestem, jak to jest w tym roku, znaczy w dzisiaj argumentuje, czym jest uczucie, znaczy czym jest postawa narodowa i czym jest właśnie nacjonalizm. Również to argumentuje, że to jest uczucie narodowe, to też jest błąd, on to argumentuje. Nie chodzi o uczucie w naszym życiu religijnym. Nie chodzi tu o zwalczenie całkowicie uczuć i jakieś danie jakiegoś kultu rozumu. Nie, nie musimy być zimni jak lód, ale tutaj ojciec Woroniecki nam przypomina o woli naszej, że to jest motor naszej wiary
i na, naszych dokonań. Nie możemy bazować na naszych uczuciach, że teraz jest jakaś fala uczuciowa w narodzie i jakieś po prostu ułożenie geopolityczne i wszyscy nagle biorą za szablę i nie patrząc na konsekwencje idą na przykład gdzieś, tak? I walczą. Nie, musimy patrzeć bardziej na naszą wolę, a nie można czegoś chcieć, jeżeli tego się nie zna. I tu również jest to sprzężenie właśnie z rozumem. Niczego nie można chcieć, czego się nie pozna. Musimy najpierw coś poznać, żeby to chcieć. I tak samo jest z Bogiem. My musimy chcieć Boga chwalić, a nie chwalić Boga dlatego, że ja mam takie uczucia. To jest ta różnica. My musimy chcieć uczyć się katechizmu, my musimy chcieć się zbawić, a nie możemy chcieć się zbawić, bo ja mam takie uczucie, bo uważam, że tak jest. Że tak mi pasuje, albo mam jakąś chęć, to sięgam po książkę, a to mi nie pasuje, to tego nie czytam. Tylko jakąś inną literaturę. Tak więc, tutaj jest ten sentymentalizm i tutaj ojciec Woryński wskazuje, żebyśmy bardziej chcieli. I tutaj podaje również piękne przykłady z naszej literatury pięknej, cytuję Wyspiańskiego, że Polacy my nie chcemy chcieć. My lubimy tylko czuć, ale nie chcemy chcieć. Sienkiewicz mówi, nie zdajemy sobie sprawy, iż trzeba umieć chcieć. To jest również bardzo ważne, abyśmy sobie to uzmysłowili, że ta nasza wola i rozum, ona jest tutaj kluczowa. My musimy chcieć na przykład być Polakami, a nie czuć się tylko Polakami, bo komuś może się odechcieć i co wtedy? I tak samo jest z naszą wiarą. My musimy chcieć się zbawić, my musimy chcieć wierzyć Pana Boga i chcemy tego, bo w to wierzymy, bo to rozumiemy pewne rzeczy z katechizmu i dlatego ta nasza wola podąża do... jest motorem tej naszej religijności. I właśnie dlaczego jest zanik tego chcenia? Uczuciowość i sentymentalizm, mówi ojciec Woroniecki. Tego chcenia, bo my tylko bazujemy na tym, co nam się chce w danej chwili, a za tydzień już się nam odechciewa ten znany, słomiany zapał. Tutaj coś robimy. Gdy nie ma tej woli, to my coś będziemy robić, oczywiście, tydzień, dwa, ale nie dłużej. I to się na tym zakończy. Tak więc fideizm, sentymentalizm i trzecia cecha, bo to też nas charakteryzuje i to też był, te wszystkie cechy ogólnie też w innych krajach występowały i występują w różnym natężeniu, ale rzeczywiście ojciec Woroniecki, że to w Polsce nie zostało zwalczone i cały czas pokutuje. I trzecią cechą jest indywidualizm. Nie powstał u nas, ale rzeczywiście został bardzo mocno zakorzeniony w naszej inteligencji katolickiej przed wojną i również jest i dzisiaj widoczny. Chodzi o to, że pierwszy plan właśnie tych naszych form duchowych ma miejsce właśnie te indywidualne formy pobożnościowe. I tak było i teraz też tak trochę jest. To moje prywatne nabożeństwa, moje prywatne praktyki, a zaniedbanie społecznych aktów pobożnościowych, czyli krótko mówiąc po prostu liturgii. Liturgii, gdzie to jest wspólnotowe. Żeby zrozumieć dobrze liturgię, trzeba zrozumieć, że to jest wspólnotowe oddawanie Panu Bogu czci i chwały i przepraszanie. Jest to wspólnota. My przychodzimy jako jedność, chwalimy Pana Boga. I tutaj porównuję to do tych nurtów tak naprawdę gospodarczych, liberalizm i socjalizm. Dwie skrajności. I mówi, że Leon XIII właśnie wypośrodkował, też jeżeli chodzi o jego encykliki również gospodarcze, ale teraz to nie jest tematem wykładu, ale chodzi, że postawił na świętego Tomasza i filozofię świętego Tomasza, która została zapomniana. I tutaj właśnie chodzi o te dobro wspólne, o to też wspólne wielbienia Pana Boga i to na każdej płaszczyźnie. I tu dochodzimy do tego, że państwo powinno wspólnie chwalić Pana Boga i oddawać Mu cześć. Cała właśnie parafia, diecezja, to są właśnie części Kościoła. Diecezja, parafia i musimy czuć się jako jedność. I my to ćwiczymy i w naszych rzeczywiście kaplicach, w naszym apostolacie, gdyby nie takie
wspólnotowe myślenie, to żadna kaplica by nie powstała. I to jest trochę ozdrowieńcze moim zdaniem w naszym apostolacie, w naszej walce z kryzysem, gdyż rzeczywiście żaden kapłan nie byłby w stanie ruszyć z kaplicą sam albo z jedną osobą. Nie ma takich szans. To musi być zespół osób, które dla Boga pełnią jakąś funkcję i rzeczywiście coś organizują, czegoś przykładem, również taki piknik. Tak? I rozwój dzisiejszej tutaj kaplicy. Tak więc my powinniśmy opanowywać również nasz indywidualizm i rozbudowywać tak jakby osobowość. Tutaj daje takie pojęcie ojciec Woroniecki, że ta osobowość kształtuje się w społeczności właśnie, również religijnej, również podczas mszy świętej. I właśnie te jednostki zbiorowe, jak on to określa, właśnie to są diecezje, parafie, zakony, bractwa, one wielbią Pana Boga jako całość i wtedy jeszcze przed tym wielkim ruchem liturgicznym, on mówi, że ten ruch liturgiczny ma na zadanie wtedy, 1937, walkę z tym indywidualizmem. No i tutaj jednak trzeba dać pewien komentarz, że to poszło w złą stronę, że to poszło do aż za bardzo, bo jak wiemy, dzisiaj podczas nowej mszy świętej, nowego rytu jest podkreślane właśnie tylko to wspólne. Tak? Muszą być wierni, żeby nie było, żeby była msza święta. Wierni muszą wszystko odpowiadać i wiemy, że to nie o to chodzi dokładnie, tak? Ale chodzi o to, żeby w liturgii rzeczywiście był ten czynnik wspólnotowy i wiedza o tym i utożsamianie się, że ta nasza religijność musi być też również jako wspólnoty. Że to nie jest tylko właśnie ten taki liberalizm katolicki, który chce nam wtłoczyć, że tak, ty możesz być katolikiem, ale tylko w swoich czterech ścianach, a jak idziesz do polityki, czy jesteś, masz jakąś funkcję społeczną, to masz zapomnieć o tym. Nie, my jesteśmy całością. Jako katolicy, jako parafia i jak ktoś jest prezydentem miasta, czy sołtysem, to nie zmienia faktu, że on jest dalej katolikiem i on musi dbać o to, żeby jednak też tym swoim podwładnym umożliwiać wspólny również kult Boga. Tak więc ten ruch liturgiczny nie do końca się udał, ale rzeczywiście jest pewna rzecz, którą też tutaj musimy rozumieć, gdy odkrywamy liturgię, odkrywamy mszę wszechczasów, że rzeczywiście i to msza niedzielna najbardziej podkreśla ten aspekt rzeczywiście wspólnotowy, są wspólne śpiewy. I rzeczywiście to jest ważne, żeby była i harmonia, kiedy kto siada, kiedy kto klęka, bo to ma na celu właśnie wskazanie tej jedności jako Kościoła, który wielbi Boga. My jesteśmy częścią tego mistycznego ciała Chrystusa. I to jest ważne. Jest to tylko właśnie jako ciekawostkę. No właśnie ojciec Woroniecki mówi, że o czym też nie wiedziałem, że gdyby dać, zebrać właśnie taką inteligencję z lat 20. i kazać im śpiewać pieśni po polsku pobożnościowe, to by tego nie umieli. Nie umieli razem śpiewać nawet pieśni, a co dopiero mówić o pieśniach i liturgicznych. Tak więc to jest ważne, żeby się uczyć, rzeczywiście, żeby te pieśni były ładne i żeby w tej liturgii rzeczywiście też kłaść na to nacisk, żeby to ćwiczyć. I to jest właśnie ten brak więzi, jeżeli jest to zbyt zindywidualizowane, a tak to się uczymy miłości i bliźniego i czujemy się rzeczywiście jako Kościół cały. I też teologicznie jest to również też bardzo ważne, że my na mszy świętej możemy się łączyć z ofiarą. Z liturgii tutaj też symbol, kropelka wody dawana do wina przed konsekracją. To właśnie symbolizuje, że też my możemy dodać do tej krwi Chrystusa swoje cierpienia i wspólnie oddać cześć i chwałę i to jest rzeczywiście ważne. Tak więc streściłem tak naprawdę tylko parę rozdziałów początkowych tej książeczki, bardzo ją polecam, u podstaw kultury katolickiej ojciec Jacek Woroniecki, później jeszcze jest wiele innych rzeczy poruszonych, ale uznałem to za rzeczywiście godne uwagi, aby dalej kontynuować tą orkę na ugorze ojca Woronieckiego i przypominać o tym, że mamy pewne tendencje jako Polacy, jako naród w tej naszej religijności i można z tym pracować. Można z tym pracować i trzeba z tym pracować i nasze dzieci być może trochę w innym duchu, bo z nas już to pewnie nie wyjdzie do końca, tacy jesteśmy, nasze dzieci pewnie też wiele przejmą, ale
jeżeli będziemy wiedzieć o tym i przyznamy się przed Bogiem, to rzeczywiście można się skupić trochę bardziej, ten rozum bardziej dopuszczać swoje dzieci, wychowywać bardziej, przygotowywać do walki z zarzutami przeciwko wierze. To jest bardzo, bardzo ważne. I do tego służy właśnie filozofia świętego Tomasza, apologetyka i również liturgia właśnie. Również liturgia jest tutaj ważna, żeby walczyć z tym naszym indywidualizmem, który jest czasami rzeczywiście wybujały. Tak więc nasze problemy życia religijnego to właśnie ten fideizm. Ja nie wiem, ale wierzę i nie chcę dyskutować i nie chcę się nad tym zastanawiać. Bardzo często w walce teraz, jeżeli chodzi o to, jeżeli próbujemy komuś wytłumaczyć sytuację Kościoła w tym kryzysie. Sentymentalizm, czyli tylko uczucia. Jak ja nie mam uczuć, to już myślę, że grzeszę, że moja modlitwa nie ma znaczenia, że jest coś nie tak. I bazowanie tylko na tym uczuciach, a nie na woli. Ja nie muszę nic czuć, ale jeżeli chcę wierzyć Pana Boga i odmawiam modlitwę i klęczę, albo nawet stoję, czy siedzę, ale chcę i odmawiam to i walczę z pokusami, walczę z rozproszeniami, to jest modlitwa. Więc nieuczucie jest tutaj podstawą i walka z naszym indywidualizmem. Po to jest liturgia, żeby się dostosowywać, żeby również uczyć nas, że jesteśmy jako jedność całym Kościołem i rzeczywiście, żeby tu się w tym duchu formować. Tak więc z mojej strony to tyle. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za współpracę przez ten rok w kaplicy. Oczywiście tutaj współpraca bardzo dobrze wychodziła, zrobiliśmy wiele rzeczy, znaczy ja nie zrobiłem nic, ale wyście, drodzy wierni, zrobili bardzo dużo w tym okresie, więc jeszcze raz serdecznie dziękuję i tak jak mówię, to nie jest jakieś pożegnanie, bo przecież Katowice nie są daleko i wiem, że i część wiernych stąd jeździ czasem do Katowic i ja też tutaj też z racji być może i harcerstwa, które gdzieś będzie tutaj raczkowało, też będę być może się tutaj na pewno gdzieś przewijał. Tak więc dziękuję bardzo. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.